to narzędzie dla ucznia i dla nauczycieli, żeby tą wiedzę, którą zdobywacie, przekazywać jeszcze bardziej przyjazny, ten nowocześniejszy sposób. 111 uczniów czwartych klas ze szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Żarów, otrzymało laptopy w ramach programu Laptop dla ucznia, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Komputery będą służyły dydaktyce, ale też zabawie. Tylko żeby to były proporcje wyrównane, żeby nie przesadzić, może nie ani w jedną, ani w drugą stronę, bo nauki nigdy dość. Ale rzeczywiście jest to wyzwanie też dla rodziców, żeby dopilnowali, wyzwanie dla nauczycieli, żeby umiejętnie potrafili dzieci wprowadzić w ten właśnie świat nauki związany z komputerami. No i zobaczymy. Na pewno pomysł fajny, a jak się sprawdzi, czas pokaże. Nowe komputery na ręce dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół wręczył poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Gwóźdź. Na ręce czwartoklasistów laptopy przekazali burmistrz Leszek Michalak wraz z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą, wspólnie z dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie Barbarą Nowak i dyrektor szkoły podstawowej imienia UNICEF w Imbramowicach Mariolą Czarnecką. Dzisiaj 11 uczniów z naszej szkoły, z klasy czwartej, otrzymało laptopy firmy Dell, także naprawdę jest wielka radość, uczniowie byli bardzo zadowoleni, myślę, że będą im służyły do nauki, do zabawy. W szkołach odbyły się spotkania rodziców i uczniów klas czwartych, którzy podpisali umowy potwierdzające otrzymanie na własność laptopa dla swoich dzieci. Uczniowie są bardzo zadowoleni, cieszą się. My również mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają te komputery w sposób szczególny, a przede wszystkim w sposób mądry. Program Laptop dla ucznia to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Bo tak jak z dziećmi rozmawiałem, to pytania miałem, ale czy to na pewno, a na jak długo, czy to już na zawsze, więc myślę, że bardzo szybciutko przyzwyczają się do tego, że ten sprzęt mają, że to jest sprzęt ich i zaczną grę, zabawę i naukę. Program zakłada, że każdy uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.